Dobra, jesteśmy online. Cześć wszystkim. Spotykamy się jak co tydzień na hangoucie młodych stażem przedsiębiorców w IT. Dzisiaj są z nami nowe twarze. Jest z nami Tomek Bujok, jest z nami Andrzej Śliwa. Cześć chłopaki. Cześć. Cześć, witam wszystkich. Są też stali bywalcy, czyli Seba, Marcin, Jacek oraz ja, czyli Szymon. Słuchajcie, skorzystamy dzisiaj z tego, że mamy chłopaków na wizji. Przed wejściem na żywo rozpoczęliśmy rozmowę o dosyć ciekawym nowym projekcie Tomka, czyli No Fluff Jobs, ale jest to zresztą temat, o którym tydzień temu trochę rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Zresztą chyba tam początek Marcina dotyczył właśnie tego. Tomek, jakbyś mógł nam w kilku słowach opowiedzieć, co to jest za projekt, co to jest za przedsięwzięcie, no i zareklamuj po prostu temat. Jasne, jasne, chętnie. To znaczy nofluffjobs.com to jest portal z ofertami pracy bez ściemy, czyli without fluff. Idea była taka, ja jestem programistą, moja żona jest rekruterem, pracuję od kilku lat w rekrutacji IT. No i zawsze ścieraliśmy się z dwóch stron. Ona miała ten punkt widzenia rekrutera, czyli o co pytają programiści, jakie informacje są potrzebne, czego jej brakuje w dotychczasowych portalach, nie tylko w Polsce, ale również za granicą. No a ja znowu wiedziałem, jak irytujące często są dla mnie kontakty z rekruterem, kiedy dostaję oferty, które bardzo często albo nie pasują do mojego profilu, albo po raz setny widzę młody i dynamiczny zespół, widzę lidera rynku X, który poszukuje zdolnych ludzi do projektu typu Java, CSS, SQL i nic więcej. Tak naprawdę kontakt z rekruterem, ja muszę wysłać CV, on do mnie zadzwoni, tracimy każdy po godzinie, rozmawiamy i dochodzimy do wniosku, że ten projekt nie jest dla mnie. I tak dzieje się, i tak działa większość firm rekrutacyjnych i portali pracy w tym momencie. Dlatego stwierdziliśmy, że chcemy to zmienić, znaleźliśmy taką lukę w rynku naszym zdaniem i stworzyliśmy portal, który z punktu widzenia programisty, jak i rekrutera, od początku w każdej ofercie prezentuje większość informacji, które w pierwszym kontakcie podaje się podczas rozmowy informatyk rekruter, tak aby osoby, które widząc ofertę, aplikując na daną ofertę pracy, mogły od razu wiedzieć i spodziewać się, wiedzieć, czego mogą spodziewać się po pracy w danej firmie. No i to jest tak pokrótce. Bardzo szczegółowa oferta pracy bez wolnego tekstu, czyli bez lania wody, tylko i wyłącznie wypełnianie tabelek. Które powiedzmy, gdzie nie można wpisać takiego typowego fluffu. Jak i co dla nas również bardzo ważne, to oferty zawierają widełki płacowe, każde. Każda oferta musi zawierać widełki płacowe, inaczej nie może zostać opublikowana na naszym portalu. I chodzi nam również o to, żeby budzić tą transparentność. Są firmy, jest już wiele firm w Polsce, które mają świadomość tego, żeby podawać widełki płacowe, że to tak naprawdę służy rynkowi, służy programistom, służy wspólnemu rozwojowi. Są również firmy, które nie są jeszcze tego świadome, ale właśnie my tą świadomość chcemy budzić, bo na przykład w Szwajcarii, gdzie aktualnie pracuję, to jest standard. I spotkałem się wielokrotnie z sytuacją, gdzie na przykład osoba, tam podaje się zarobki w tysiącach franków na rok brutto, że na przykład jeżeli osoba podała, że znaczy firma ma widełki płacowe na daną pozycję od 90 na przykład do 120 tysięcy franków. Dana osoba, nie znając rynku, powie, a, że chce dostawać 70 tysięcy franków, a firma po rekrutacji widzi, ta osoba jest warta 110. To już spotkałem się wielokrotnie z sytuacją, że ta osoba, pomimo że powiedziała, że chce 70, bo nie znała rynku, była na przykład za granicą, dostawała 110. Bo tam jest ta świadomość, że to jest nasze community. My nie chcemy również niszczyć rynku, zaniżać wartości programistów. Każdy jest tego świadom, że tak naprawdę programista, który dostanie za mało, nie dostanie swojej rynkowej wartości, odejdzie prędzej czy później, za miesiąc, dwa, trzy, bo zostanie później zalany mailami od rekruterów, którzy będą oferowali większe stawki. Także to jest jakby naturalne, że każdy powinien dostać to, na ile w danym momencie zasługuje i ile dana firma oczywiście w tym momencie jest w stanie zapłacić. Jeśli nie, no to dana osoba widzi, że to nie są jego widełki, no to nie musi oczywiście na tą posadę aplikować, ale jakby to jest taka główna idea, która nam przyświeca. Czyli reasumując, po prostu bez ściemy, bez wolnego tekstu, bez fluffu, tylko szczegóły, widełki płacowe po to, żeby właśnie podnosić te standardy rekrutacji IT w Polsce. Kierujemy w tym momencie portal głównie dla polskich firm.
No i po to właśnie, żeby budzić tą transparentność, jak i tworzyć taki ekosystem ciekawych, otwartych firm IT w Polsce, które właśnie chcą tą transparentność budować. A jak wygląda kwestia tych widełek, w sensie netto, brutto, bo myślę, o ile w Polsce to jest proste, tak, bo zazwyczaj możemy sobie łatwo wliczyć wartość pensji na rękę, a w przypadku zagranicy to jest różnie, zależy od grup podatkowych i tak dalej, nie? Także w jakich wartościach podawane są te widełki? To znaczy my w tym momencie podajemy wartość brutto, na Zachodzie również to jest standard, z tego względu, że dokładnie tak jak powiedziałeś, wyliczenie wartości netto to jest sprawa subiektywna w zależności od właśnie progu podatkowego, dochodów małżonka i tak dalej. Druga sprawa to jest w Polsce mamy szereg różnego rodzaju, nie wiem jak to nazwać, pseudoumów, czyli jest umowa o pracę, ale są również różnego rodzaju kontrakty, które starają się zmniejszać tą lukę między netto a brutto. W związku z czym netto A i netto B dwóch ofert nie jest sobie równe. A jeżeli widzę, że jest to oferta o pracę, jest to wartość brutto, albo umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy faktura B2B, wartość brutto, to sam jestem w stanie w mojej sytuacji stwierdzić, jaka to będzie dla mnie wartość i również chcemy promować podawanie wartości brutto. A ile osób zaangażowanych jest w NoFluffJob? Czy możemy go nazwać startupem w tej chwili? Tak, tak, jak najbardziej jest to startup. Jest zaangażowanych w to kilka osób, to znaczy założycielami tego startupu jest moja żona Magda, o której już wspominałem, jak i ja. Posiadamy szereg subkontraktorów, którzy wykonują dla nas zadania, czy to programistyczne typowo, czy graficzne, czy marketingowe. Również doradcze, także jest to startup, aczkolwiek są to osoby, z którymi po prostu współpracujemy. Czy w związku z tym wyciągasz pieniądze z własnej kieszeni? Tak, czy tak. Masz inwestorów? Nie wchodzimy w inwestorów, funding mamy 100% własny. O tyle jest to prostsze z tego względu, że jestem sam informatykiem, programistą, także sporą część tego systemu, praktycznie 70%, napisałem sam. To znaczy, jeśli chodzi o inwestorów, to jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki temat. Można by długo dyskutować. My opieramy się tutaj w tym momencie na tej metodologii Lean Startup. Polecam książkę Erika Riesa. W doskonały sposób opisuje, jak zacząć własny biznes, jak ewaluować później wyniki, bo tak naprawdę startup to nie jest nic deterministycznego. To jest coś, co to jest po prostu eksperyment. Widzimy lukę w rynku, próbujemy coś zrobić, ale nie działa tutaj taka zdroworozsądkowa zasada i bardzo prosto wpaść w tą pułapkę. Już współpracowałem ze startupami, gdzie takie błędy zostały popełniane i to jest jakby naturalne i sam go również popełniłem wcześniej. Otóż zasada brzmi tak, uczymy się tak na studiach, uczymy się tak w pracy, od początku w szkole, że im ciężej będę pracował, tym będę miał lepsze stopnie, tym większy osiągnę sukces. W startupach to nie działa, to jest główny wróg startupu, takie podejście. To nie działa, można włożyć 2 lata pracy 10 najlepszych programistów na rynku i startup może się okazać totalną klapą. Dlatego właśnie my jedziemy tą metodologią, tworzymy coś minimalistycznego, coś bardzo małego, coś co tak naprawdę po to, żeby sprawdzić czy jest potrzeba na rynku. Jeżeli okaże się, że jest potrzeba, zaczynamy dokładać klocków i to jest również doskonale opisane w książkach takiej firmy, która stworzyła Basecampa, 33 Signals. Oni mają taką książkę Getting Real i Rework, które właśnie opisują tworzenie takiego mikroportalu i ewaluację później i dodawanie poszczególnych funkcjonalności. I dlaczego o tym mówię? Właśnie dlatego, że zaczęliśmy od inwestorów i w momencie, kiedy my dopiero startujemy, mamy właśnie taki mikrostartup, mikroarchitekturę, widzimy, że to zaczyna działać, że zrobił się olbrzymi szum na rynku, że i zarówno firmy, jak i ludzie są zainteresowani, to w tym momencie, kiedy my tak naprawdę stworzyliśmy taką małą część, bardzo źle jest, jeżeli ktoś sobie może na to pozwolić, bardzo źle jest wchodzić w funding, z tego względu, że w tym momencie bardzo trudno jest jeszcze określić, co ten startup osiągnie, jaki jest jego zakres, jaki będzie tak naprawdę zakres użytkowników, firm i oddając już część, a wiadomo, że firmy, które wchodzą na początek, no to oni, ryzyko jest największe i oni sobie z tego zdają sprawę, w związku z czym oni oddają nie takie duże kwoty za całkiem sporą część tortu, który dostają i to już jest strata,
A druga rzecz, która jeszcze jest dla nas równie ważna, to my w tym momencie wiemy, że jedziemy troszeczkę w poprzek rynkowi z tego względu, że tak jakby robimy coś zupełnie innego, chcemy zmieniać te standardy, co nie każdemu się podoba i nie jest do końca takie mainstreamowe. Z tego względu, jeżeli wchodzi inwestor, to my już w tym momencie tracimy po pewnym czasie swego rodzaju niezależność, to znaczy oni zaczynają mieć wymagania, ok, fajnie, chcecie zmieniać standardy, ale musimy zacząć generować zyski, w związku z czym teraz już nie ma wymogu podawania widełek płacowych, bo obliczyliśmy, że będzie wtedy 3 razy więcej ofert. Na to nie możemy sobie pozwolić, dlatego nie wchodzimy na razie w funding. Aczkolwiek nie wykluczamy tego. Tomek, powiedz nam więcej o tych robotach, które zostały już zgłoszone. Jakie technologie, jeśli to jest jakoś badane przez was, jakie miasta są najbardziej obsadzone? W tym, jasne. Właśnie tych ofert, gdzie one się pasują? W tym momencie mamy sporo ofert z Wrocławia. Wrocław od razu wszedł bardzo szybko w ten temat. Jest tam bardzo, bardzo żywa społeczność i dużo firm, które są sensowne. Gdańsk również, z tego względu, że my mamy siedzibę w Gdańsku, jakoś udało nam się przez krótki czas już zbudować jakiś network. Z tego względu też tam parę firm fajnych weszło, typu Spartes. Warszawa oczywiście, tam jest najwięcej biznesu, także Warszawa również wchodzi. W tym momencie wydaje mi się, że mamy jeszcze nie jakąś dużą ilość ofert z Krakowa. Chcemy troszkę o ten rynek krakowski powalczyć, bo jest również sporo firm tam, aczkolwiek Kraków to jest też bardzo, bardzo dużo firm typu właśnie outsource, jak Sabre, Motorola, IBM i tak dalej, i tak dalej. Także to nie są może firmy, które na pierwszy rzut oka będą tak automatycznie wchodziły w taką ideę, aczkolwiek chcemy walczyć również o takich dużych klientów. No i jakby na początku właśnie liczyliśmy, że to będą mniejsze firmy, otwarte software house i tak dalej, ale inne miasta pokazują, że to jest cały przekrój firm, że jest ta świadomość, że chcemy coś zmieniać w tej rekrutacji, że widzimy, że to nie do końca działa. I widząc ten portal, nikt nie ma oporów, żeby właśnie podać te widełki, czy porozmawiać dłużej z informatykami, aby dostać te szczegóły danej oferty. Także liczymy również, że większy gracz z rynku krakowskiego wejdą w temat. Pytanko mam, mogę? Jasne. Okej, mówisz, że będziesz miał tak naprawdę dwa typy klientów. Jednym klientem będą dla ciebie firmy, które będą ci płacić, tak? To będzie twój dochód za opublikowaną ofertę. Drugim rodzajem klienta są u ciebie użytkownicy, w sensie ci, którzy będą szukać tych ofert, tak? Jak sobie radzisz z tym, żeby zaspokoić obie te frakcje, tak? Bo tak naprawdę ich interesy są rozbieżne, żeby było pewne, tak? W jaki sposób sobie radzisz z tym, na przykład, nie wiem, orientujesz proces bardziej dla programistów, a jak kwestie potem wymagań ze względu na pracodawców, tak? Tak, tak. No to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest cały czas to, z czym walczymy. To jest takie balansowanie na linie, bo generalnie musimy zaspokoić potrzeby obu stron, czyli chcemy mieć sporo firm, chcemy mieć sporo ofert, dlatego żeby portal był atrakcyjny dla informatyków, a z drugiej strony musimy mieć spory ruch informatyków, sporą oglądalność, docierać do coraz większej rzeszy informatyków po to, żeby właśnie te ogłoszenia notowały pewnego rodzaju oglądalność satysfakcjonującą dla klientów, co również przekłada się później na ilość aplikacji na daną ofertę. Także no, walczymy z tym, staramy się, znaczy my portal ogólnie kierujemy do community, czyli w tym momencie uderzyliśmy mocno w tematy społecznościowe, chcemy współpracować z Dżugami, w tym momencie już zawarliśmy współpracę z Dżugiem Zielona Góra i z Dżugiem Szczecin, toczą się tematy z innymi Dżugami, tam mam już rozmowy posunięte z Dżugiem Trójmiasto, z Dżugiem Wrocław, także Warszawa również weszła w temat, także chcemy w ten sposób pozyskiwać właśnie deweloperów. Właśnie problem, który widzieliśmy i to podczas rozmów z firmami, jak ewaluowaliśmy pomysł, to był właśnie taki, że na przykład popularne portale, gdzie można zatrudnić programistę Java, ale i również barmana, kierowcę tira i magazyniera, czyli tak naprawdę, czy ekonomistę, także to są portale, gdzie powiedzmy oglądalność danego ogłoszenia nie jest do końca miarodajna, bo nie wiemy tak naprawdę, ilu programistów weszło na ofertę pracy Java na takim portalu. I nam również ludzie mówili, że bardzo często dostają aplikacje od ludzi, którzy nie mają doświadczenia albo nawet nie przeczytali oferty,
od ludzi bez wykształcenia informatycznego, którzy nie zdają sobie sprawy nawet, co to jest za oferta, wysyłają CV, bo szukają w taki agresywny sposób pracy. Dlatego właśnie my kierujemy to tylko i wyłącznie do informatyków i tylko i wyłącznie do w tym momencie do community, dlatego żeby właśnie tych sensownych ludzi, którzy chcą się rozwijać, chcą się uczyć, na początku pozyskać, ale jak i również później tych, którzy niekoniecznie biorą udział w spotkaniach społeczności informatycznej. Także, no ale tak jak wspomniałeś, jest to trudne i to jest z czym walczymy, jest to coś, z czym walczymy codziennie. Słuchaj, mam do ciebie pytanie odnośnie, też z perspektywy takiej, powiedzmy, pracodawcy. W momencie, kiedy na przykład będę chciał wrzucić ogłoszenie do was na portal, czy macie już zebrane jakieś dane na temat, powiedzmy sobie, konwersji, tak? Czyli jaka jest skuteczność takiego ogłoszenia? Czy zbieracie takie dane od swoich właśnie dostawców? Bo to wydaje mi się bardzo istotne. Przynajmniej mnie by bardzo mocno zainteresowało. Jeśli coś wkładam kasę, zaangażowanie w jakiś kanał, to chciałbym wiedzieć, czy mi się to zwróci, czy nie. Jasne, oczywiście. To znaczy na początek, znaczy należy sobie zdawać sprawę z tego, że IT jest bardzo trudnym rynkiem. Czyli i cały czas jest większa ilość ofert pracy niż programistów, którzy te miejsca pracy mogą obsadzić. I to nie jest tak, że nawet jeżeli dotrzemy do olbrzymiej rzeszy programistów, to nie przekłada się to automatycznie na aplikacje. I my w tym momencie nie dajemy żadnej gwarancji, jeśli chodzi o ilość aplikacji, czy to będzie 3, 5, czy 10, czy żadna, bo to w dużej mierze zależy od firmy, od miejsca, od technologii, od właśnie wymagań. A druga rzecz to jest taka, że to także jest to trudne. To, co my możemy zagwarantować, no to dotarcie do jak najszerszej rzeszy programistów i no staramy się to robić. Znaczy my jesteśmy w tym momencie na rynku bodajże od niecałych 2 miesięcy, czy od 1,5 miesiąca. I ruch, który widzimy, rośnie cały czas bardzo mocno. Ja w tym momencie jakichś liczb tutaj nie mogę rzucić, bo nie jestem w stanie z głowy ich powiedzieć, aczkolwiek wydaje mi się, że w przeciągu ostatnich 2 tygodni zwiększył się 4-krotnie. Także cały czas inwestujemy teraz coraz bardziej w ten marketing od strony informatyków po to, żeby generować ruch, żeby zwiększać świadomość. Jesteśmy obecni również na forach ogólnopolskich i tak dalej. Także zwiększamy ten ruch, chcemy, żeby ogłoszenie było jak najbardziej widoczne wśród informatyków i no ale jest to oczywiście trudne, no i należy sobie zdawać z tego sprawę, że jest to również początkowy etap portalu, ale już jest spory szum z tego względu, że bardzo dużo ludzi się zainteresowało, bo jest to, no z tego co my słyszymy od ludzi, innowacyjna idea, nowa, to najczęściej zawsze na początku dostaje takiego pozytywnego kopa. Także konwersja jest zaskakująco dobra, zważywszy na fakt, że portal nie istnieje nawet 2 miesięcy. A to dla ciebie użytkownicy są anonimowi, czy wymagasz, nie wiem, żeby zobaczyć ofertę, wymagasz rejestracji na portalu, jakiegoś dostępu na niego? Bo o co mi chodzi? Ciężko skonwertować daną ofertę na zainteresowanie konkretnej grupy ludzi lub nie wiem, ludzi z konkretnym wykształceniem, z konkretnymi umiejętnościami, jeżeli tylko i wyłącznie wpuszczasz anonimowych ludzi na tą stronę, tak? Wtedy widzisz, owszem, numerki osób wchodzących, ilość odsłon, ale nie widzisz tej prawdziwej konwersji konkretnych użytkowników na konkretne oferty, tak? Grupy tych użytkowników, nie możesz jej analizować, tak? Z czego to wynika, na przykład, nie wiem, z zainteresowań, z podobieństwa, z grupy znajomych, na przykład jakbyś miał autoryzację na Facebooku, no tego typu rzeczy. Jasne. To znaczy, rozumiem to wymaganie, aczkolwiek ono jest troszeczkę sprzeczne jakby z naszą ideą, bo to, co my cały czas głosimy, to jest ten typowy no fluff. Czyli nie chcemy mieć żadnego rodzaju logowania, tworzenia konta, właśnie jakichś tam newsletterów, które później wysyłamy. Nie chcemy tych danych użytkowników. Nie wiem, czy słyszeliście, jest teraz taka nowa idea w Stanach, która dostała bardzo spory funding, już nie jestem w stanie teraz rzucić, ile to było milionów dolarów, ale bardzo dużo, nowy Facebook, który, w cudzysłowie nowy Facebook, który nie zbiera danych użytkowników i nie posiada reklam, ale również nie trakuje danych użytkowników. I to jest coś, co jest w tym momencie również na topie, czyli ludzie boją się o tą prywatność, coraz więcej jest jakby takie, nie wiem, świadomość tego, żeby nie udostępniać tych danych, dlatego my tego nie chcemy, my oferujemy prosty układ zarówno rekruterom, firmom, jak i kandydatom, czyli wchodzisz na stronę, aplikujesz, my tych danych nie zbieramy, my je przekazujemy dalej firmie, usuwamy je,
nas ten użytkownik w tym momencie nie interesuje. My chcemy, żeby on się czuł bezpiecznie, żeby nie musiał przechodzić przez długi formularz, akceptując 3 checkboxy na dole na przetwarzanie danych, na nie wiem, udostępnianie e-maila do celów marketingowych i tak dalej. Tego u nas nie ma i nie chcemy tego. Ktoś podał fajny pomysł raz w celu jakby rozszerzenia portalu, żeby dało się autoryzować na LinkedInie po to, aby automatycznie maczować oferty, które będą pasowały do mojego profilu i przesyłać je później w sposób nieagresywny. I no, zastanawiamy się nad tym, myślimy, że może to być ciekawy temat przyszłości z tego względu, że to będzie tylko dla ochotników, czyli nie będzie to wymagane do aplikacji na daną ofertę, ale jeżeli ktoś chce zasubskrybować się, no to proszę bardzo i myślimy, że w ten temat wejdziemy, ale na pewno w przyszłości. Okay. Tomek, słuchaj, tak odbiegając może trochę od przedmiotu, od Flafa. Jasne. Z swoich doświadczeń, z doświadczeń tego startupu, wspominałeś o tym, że stosujecie metodykę Lean, że bardzo szybko wypuszczacie produkty. Wspominałeś tutaj o tym, że można przez 2 lata w najlepszym teamie budować super produkt, który nie wypali. To są bardzo fajne wskazówki dla osób, które myślę, teraz nas słuchają i które gdzieś może w głowie kołacze im się jakiś taki pomysł na swój startup, swój biznes. Jakich wskazówek udzieliłbyś tym osobom? Na jakie pułapki powinny być te osoby przygotowane, oprócz tego, o czym już wspominałeś? Jasne. No to jest właśnie temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, bo ja również w przyszłym roku planuję taką mały tour po dżugach polskich w celu właśnie pobudzania tej sceny startupowej w Polsce, bo wydaje mi się, że jeszcze ona kuleje. Znaczy widać tą świadomość, ale z moich doświadczeń wynika, że naprawdę posiadamy bardzo, bardzo dobrych programistów, ponad standard europejski. Ja pracuję 4 lata w Szwajcarii i naprawdę z czystym sumieniem, jeżeli można generalizować i mogę stwierdzić, że średni programista polski jest lepszy od średniego programisty szwajcarskiego. Czyli mamy tą wiedzę, mamy bardzo dobre uniwersytety, ale jeszcze troszeczkę tkwimy w tym marazmie od twórczej pracy w firmach, które do nas przychodzą, typu właśnie zachodni outsource, zaczynamy tam pracować, wchodzimy w korporację, wchodzimy w firmę i już tam siedzimy, dostajemy na początek niezłe zarobki. Bardzo ciężko wyrwać się i spróbować zrobić coś dalej. Także wydaje mi się, że przede wszystkim pierwsza wskazówka to nie bać się, nie bać się. Jesteśmy dobrzy, mamy naprawdę dobre pomysły, rynek jest olbrzymi. I nie ma się czego bać, nic nie stracimy. Rynek jest taki, że jeżeli spróbujemy, po pół roku okaże się, że się nie udało, no to nikt nie będzie miał problemu ze znalezieniem pracy w firmie, nawet w której pracował poprzednio, czy to w nowej firmie. Także to jest na pewno najważniejsza wskazówka, nie bać się. Druga to jest, należy przygotować się merytorycznie. To nie jest tak jak mówiłem właśnie, że zróbmy coś fajnego, będzie super, jesteśmy dobrzy, mamy fajne pomysły, to zadziała. To jest eksperyment, który należy ewaluować na każdym etapie, codziennie, co tydzień, w różnych interwałach, dlatego to przygotowanie merytoryczne jest bardzo ważne i to jest, właśnie polecam tutaj tą metodologię Lean, jak i te książki 33 Signals, czy później książkę Running Lean, która w sposób bardziej praktyczny już opisuje, jak należy działać. To, co jest właśnie również bardzo ważne, to jest, i to ostatnio właśnie doradzałem kolegom, którzy też wystartowali z drobnym startupem online'owym, to jest największa pułapka, każdy w nią wpada. Jeszcze tylko dodam to i to, jeszcze tylko musimy dodać to i wtedy na pewno już wszyscy na nas się rzucą i potem dodajemy to i to i widzimy, że nie ma żadnej różnicy. Także to tak nie działa i to jest, ja jeszcze uważam, że popełniliśmy z NoFluffem taki błąd, że powinniśmy mieć już na początku, generalnie należy zacząć od marketingu, należy zacząć od rozmów, nie ma co się bać, bo to też jest takie podejście często, nie powiem ci, co chcę zrobić, bo się boję, że ty mi to weźmiesz. Nie, to nie działa tak, to jest, pomysł to jest 5% czy 10%, a 90% to jest wykonanie. I to jest wykonanie, musisz wykonać wszystkie kroki w sposób dobry, musisz mieć network, generalnie wszystko musi zgrać i tak naprawdę nie ma żadnego problemu, że ty powiesz, a słuchaj, planuję zrobić to. Ludzie ci otworzą oczy na rzeczy, o których ty w ogóle ludzie sobie nie zdają sprawy. Także na pewno pytać, na pewno rozmawiać i na pewno zacząć od minimalnego produktu, czyli tego MVP,
który oferuje powiedzmy nawet 10% tego, co chcesz zrobić. I dopiero później rozwijanie, bo po co mam rozwijać jakiś feature, jeżeli okaże się, że mój pomysł jest klapą. I na przykład podam wam taki przykład z NoFluffa, który może wydać się ludziom, że to jest nieprofesjonalne podejście, ale to jest jakby standardowe podejście startupowe, czyli wystartowaliśmy i nie mieliśmy systemu, który przekazuje aplikacji pracodawcy. To znaczy rejestrowaliśmy aplikacje na serwerze, one gdzieś tam wpadały do jakiegoś folderu z datą i tak dalej. I codziennie wchodziłem patrzeć, czy są aplikacje. W momencie, kiedy przyszła pierwsza aplikacja, wysłałem maila manualnie. Wyglądał jak mail wygenerowany automatycznie, witamy, proszę, nowa aplikacja. Przyszła druga aplikacja, mówię, nie, okej, no jeszcze spoko, poczekamy. Przyszła trzecia, czwarta aplikacja, no i w momencie, kiedy pojawiła się piąta, zobaczyłem, tak, ten feature ma sens. Nie mam czasu siedzieć i wklejać tego maila i przeklejać tych adresów i uploadować tego CV, usuwać tego z serwera. Napisałem, usiadłem na 3 godziny, napisałem feature, który wysyła aplikację klientowi automatycznie. I to czyli wydaje się... Dopiero kiedy boli, tak? Proszę? Czyli naprawiasz dopiero coś wtedy, kiedy naprawdę boli, tak? Tak, tak, robię coś w momencie, kiedy widzę, że ten feature ma wzięcie. I tak naprawdę, bo ludzie mają milion pomysłów. Oni by dodali tutaj to, a tam tamto. I to są jakby jeszcze szczególnie w świecie informatycznym, mamy 1000 opinii. I tak naprawdę to, co my robimy, to zbieramy je, dziękujemy za feedback. W momencie, kiedy 5, 6, 7 osób powie, chcemy tą funkcjonalność, zaczynamy o tym myśleć. Jeżeli ktoś jest to jedna osoba, to nie ma to dla nas sensu. Druga rzecz to jest taka, że każdy musi sobie zdawać sprawę z tego, w jakim kierunku chce, żeby jego startup szedł, bo jest bardzo prosto wpaść w taki kierat. Wymyśliłem pomysł, wystartowałem z minimalnym produktem, pojawia się duży klient i mówi, tak, wy zrobicie jeszcze to, to i to i my od razu tutaj będziemy z wami współpracować. A okazuje się, że to, to i to, to jest coś, czego my nie chcemy robić. Ale z drugiej strony chcemy mieć klientów, chcemy zajmować rynek i my tak naprawdę mieliśmy z jednym z pierwszych klientów, bo my standardyzujemy nazwy ogłoszeń, tytuły pracy jakby. Tam są 4 rodzaje do wyboru, można wpisać tylko kilka słów technologicznych, nie można podać jakiegoś, nie wiadomo jakiego eposu, a pojawiają się firmy, które również standardyzują swoje nazwy ogłoszeń, z tego względu, że postują je na wielu portalach. No i była swego rodzaju zgrzyt, no ale doszliśmy do takiego konsensusu, że my troszkę poszliśmy w ich stronę, ale oni troszkę w naszą, nie pozwoliliśmy im narzucić sobie swojego nazewnictwa, bo ono nie było do końca spójne z naszym, także warto mieć ten kierunek i pamiętać o nim zawsze i nie zmieniać go, jeżeli uważamy, że on jest dobry. Czyli mogę napisać, że mam młodą, dynamiczną firmę już? Nie mogę? Jeszcze chyba nie. Nie, jeszcze nie. Nie mogę. No nie, to dyskwalifikuje. Wszędzie pokazuje, że młoda, dynamiczna firma. Mam pytanie, no, mogę? Jasne. Okej, okay, mówisz, jesteście startupem, wszystko jest eksperymentem. Nie wiem, w jaki sposób ty sprawdzasz te swoje eksperymenty, tak? Nie wiem, używasz A/B testów, gdy wprowadzasz nowy feature, żeby sprawdzić, czy ta wersja strony lub ta wersja, nie wiem, konkretnego rozwiązania jest lepsza niż poprzednia? Czy jesteś zorientowany na prawdziwe dane, czy kierujesz się tylko, nie wiem, swoim gut feeling, tak? To znaczy nie, gut feeling jest niedobry, bo najczęściej jest błędny. Najczęściej nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego i ta intuicja nasza zawodzi. Nie, my kierujemy się tylko i wyłącznie realnymi danymi, ale nam jest jeszcze je dość trudno analizować, bo tak jak właśnie w tej książce Lean Startup jest opisane, no to później należy wprowadzać eksperymenty na przykład na różnej grupie użytkowników. Można sobie tak stronę skonfigurować na przykład, że w momencie, jeżeli będę miał 50 ogłoszeń z Krakowa i 50 ogłoszeń z Poznania, i to mogę sobie zdywersyfikować wygląd strony dla ludzi z Poznania i dla ludzi z Krakowa i patrzeć tak naprawdę, jaki jest flow użytkownika, gdzie jest ich więcej, gdzie widzę, że zostają na stronie dłużej. My tego jeszcze nie robimy, bo jest to pierwszy etap, tak naprawdę ten etap takiego pierwszego boomu, gdzie ludzie wchodzą, gdzie informacja rozprzestrzenia się różnymi kanałami, także nie jesteśmy do końca w stanie jeszcze sklasyfikować tego ruchu. Aczkolwiek robimy eksperymenty w taki sposób, że widzimy dane w Analytics. Google Analytics to jest bardzo potężne narzędzie, gdzie w różnych wymiarach można analizować dane i przede wszystkim korelujemy różnego rodzaju wydarzenia marketingowe i tak dalej z ruchem na stronie. Czyli widzimy, tu zrobiliśmy to, ruch przez następne 3 dni przybył o tyle.
tu w tym czasie, kiedy nie zrobiliśmy nic, ruch przybył o tyle. I możemy tak naprawdę później weryfikować, w co chcemy wchodzić. Teraz będziemy uruchamiać na przykład intensywną kampanię Google AdWords i również będziemy śledzili, jakie słowa kluczowe generują jaki ruch. O, właśnie widzę tutaj, Jacek zapodaje książkę The Lean Startup, dokładnie, to jest ta książka, bardzo ją polecam, bardzo dobrze się ją czyta. Jeśli, Jacek, mógłbyś pokazać jeszcze te drugie książki, Rework albo Getting Real, 33 Signals, to też by było fajne. Także, ale odpowiadając na to pytanie, to staramy się klasyfikować ten ruch i staramy się mierzyć codziennie, zbierać sobie te dane z Analytics, czy też ile ogłoszeń zostało wykupionych, ile aplikacji spłynęło, ile klików, po to, żeby widzieć całokształt, bo jeszcze jedno zdanie, właśnie nasze to często zapominamy o tym, co się wydarzyło tydzień temu i dwa tygodnie temu, bo startup jest tak dynamicznym bytem, że tak naprawdę już nie pamiętamy, co się działo, co robiliśmy, to nas zawodzi, dlatego bardzo dobrze jest zbierać te dane od samego początku i patrzeć, ok, trzy tygodnie temu zrobiliśmy to, ruch wzrósł o tyle, albo coś stało się, czego nie chcieliśmy i to jest właśnie to trakowanie tych danych jest bardzo ważne. Słuchaj, a ty wspomniałeś o tym, że analizujecie te dane, to bardzo dobrze, ale tam generalnie i u Risa, i u tego, i u Mauria, i tak samo w Reworku powtarzają się te same kwestie związane z tym, żeby sobie w dobry sposób mierzyć, czy startup odnosi sukces, czy nie. Czy takie miary sukcesu macie zdefiniowane? Powiedzmy pośrednio, no w tym momencie na pewno on spełnia naszą jakąś taką miarę sukcesu pierwszą, ale należy pamiętać, że to jest jakby ten początkowy etap i nie wiem, niecałe dwa miesiące minęły i w tym momencie to, co my widzimy, to jest to, że jakby rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania, więc my w tym momencie próbujemy się do tego dostosować, próbujemy, co nie mówię tutaj o aspekcie finansowym tego startupu, bo to jest jakby, to zawsze w startupie trwa bardzo długo, żeby ustabilizować sytuację finansową. Aczkolwiek, znaczy no, nie mogę generalizować, ale to trwa oczywiście troszkę dłużej. Ale no to nas przerosło i w tym momencie my stabilizujemy to na tym poziomie, na którym jest i będziemy chcieli wchodzić wyżej i wyżej i wyżej. Bo to, co jest właśnie jeszcze znaczące w tych książkach, to jest to, że powiedzmy jest jakiś pomysł, widzimy, że mamy 10 tysięcy użytkowników i ruch powiedzmy się nasycił na poziomie, nie wiem, 10-100 tysięcy użytkowników, a my chcielibyśmy mieć 10 milionów na przykład. I widzimy, że to już nie rośnie, cokolwiek byśmy robili, to ruch się zatrzymał. No i możemy teraz zostać na poziomie 10 tysięcy użytkowników i widzimy, że już nie pójdziemy dalej, ale możemy spróbować zrobić tak zwany pivot, nie wiem dokładnie jak to się tłumaczy na polski, jakieś transformacje powiedzmy. I możemy wtedy bez problemu wejść na poziom 10 milionów, ale nawet powiedzmy zmieniając kompletnie ideę. Czyli to nie jest wykluczone, znaczy u nas akurat jest to wykluczone w tym momencie, ale chociaż no nie mogę powiedzieć, w sumie chcę żyć z tą metodologią. Także nie do końca mogę powiedzieć, że to się nie może wydarzyć. Jeżeli zobaczymy na przykład, że chociaż jest to nieprawdopodobne, że teraz na przykład rekrutacja lekarzy będzie generowała 10-krotnie większy ruch, no to nie jest powiedziane na przykład, że my nie wejdziemy w ten temat, jeżeli okaże się za pół roku, że taki formularz tylko dostosowany do lekarzy jest dużo bardziej potrzebny. Także to jest coś, co każdy musi ewaluować, bo to nie jest tak, że zrobimy jakąś ideę i następnie widzimy, że i jesteśmy do niej przymurowani w cudzysłowie. Tam ktoś podawał w tej książce bodajże taki przykład, że... Jakiej książce? W książce, już teraz nie jestem pewien, czy Running Lean albo właśnie w Getting Real, podawał ktoś przykład gry online'owej, jakiejś takiej dotcomowej, stworzonej, nie pamiętam, 10-15 lat temu w Stanach, gdzie jednym z feature'ów tej gry były możliwość dyskutowania z osobami, które również grają. I oni wprowadzili tą grę, ta gra była sukcesem, okazało się, że wszystko fajnie działa, ale to, co oni zobaczyli, to, że tak naprawdę grę mogą wyrzucić do kosza, bo to, co ludziom się najbardziej podoba, to ta rozmowa, ten czat cały i możliwość wysyłania zdjęć. I co oni zrobili? Oni zrobili pivot, grę usunęli i stworzyli program do czatowania, który w prosty sposób umożliwiał wysyłanie. To było chyba 15 lat temu, także no to był jakiś tam jeszcze innowacyjny projekt. I osiągnęli dużo większy sukces, także to jest na pewno, te pivoty też są ważne. Wspomniałeś wcześniej, że zamierzasz zrobić takiego rounda po dżugach, tak? A co z innymi community? No, nie tylko Java przecież istnieje, tak?
Jasne, to jest coś, co na pewno nie zamykamy się na to w żaden sposób. To ja jestem akurat, wywodzę się z tego community javowego, czyli warszawski Juk, krakowski Juk. Dlatego znam tych ludzi i tam jest mi prosto dotrzeć. Znam już trochę ludzi też z community Ruby, ale jak najbardziej jestem otwarty. Właśnie dwa toki, które będę chciał zrobić, no to jest takie micro startup architecture, czyli jak tworzyć startup nie tylko od strony technicznej, bo tak brzmi jak technicznej, ale właśnie od tej strony zarządzania i właśnie tego running lean i tak dalej. A drugi to będzie taki trochę talk z doświadczenia o startupie, który upadł, gdzie została przepalona bardzo duża ilość pieniędzy, żeby uwidocznić te błędy, które zostały popełnione. Ale to jest dokładnie to, co jest napisane w tej książce, także myślę, że to będzie też właśnie oparte na tej książce. Ja myślę, że dobrze by było się skoncentrować właśnie na tych rzeczach, które zawiodły, bo mamy bardzo duży kult sukcesu i pokazujemy wszystkim naokoło, że się udało, że można i tak dalej. I zamiatamy pod dywan bardzo cenną wiedzę związaną z tym, co zawiodło. A tak naprawdę to stanowi właśnie o sukcesie startupu, to stanowi właśnie to, żeby nie robić tych rzeczy, które efektem których jest fail totalny. Dokładnie. Tak. Szymon, prowadzący, mamy 2 minuty do końca. No właśnie. Słuchajcie, chyba nawet przekroczyliśmy na założenie. Ja się rozgadałem, kurczę, dzisiaj, a wy... No i pewnie jeszcze byśmy mogli gadać dłużej. Słuchajcie, panowie, to może takie podsumowanie na sam koniec, może żebyśmy czymś optymistycznym zakończyli. To co prawda sobie w trakcie, tak jak Tomek mówił, pisałem kilka pytań, ale one często są jakieś pesymistyczne, więc może nimi nie będziemy kończyć. Słuchajcie, coś optymistycznego, jeżeli chodzi o startupy i myśl startupową, czy może bardziej taką... Właśnie tak, trzymajmy się tego, startupową wśród programistów. Andrzej, twoje przemyślenie na koniec tego dzisiejszego hangoutu. Znaczy z takich pozytywnych przemyśleń, to bardzo mi się podoba podejście takie, że wyciągam własne pieniądze z własnego portfela, tak? Lubię tego typu podejście, bo jeżeli nie czujesz, że wypalasz własne pieniądze, to naprawdę nie jest to prawdziwy startup. Nie czujesz tego, że każda minuta opóźnienia, każdy przeskok, zgubienie, nie wiem, koncentracji na twoim celu powoduje to, że tracisz pieniądze, tak? Bardzo często startupy idą w ten funding i potem zbyt mocno się rozluźniają, bo mamy przecież finansowanie, spokojnie i pracujemy jak na etacie. Jest kompletna różnica, jak wyciągasz pieniądze z własnej kieszeni. Jacek? Ja w zasadzie z ciekawostek to chcę powiedzieć, że Gumowy z Warszawa JVZ Group, osoba, która napisała w potrzebie znalezienia pracy, jest dzisiaj u mnie i muszę powiedzieć, że gość okazał się niezwykle, niezwykle przebojowy. On mi przypomina w działaniu Tomka. Napisał maila, pokazał swój problem, udało mi się z nim skontaktować, mam go dzisiaj fizycznie u siebie. Wydaje się być bardzo sensownym człowiekiem, więc tym bardziej jestem zaskoczony, jak się potoczył ten wątek. To może, gdyby tak próbować zmapować to na to, co Tomek mówił dzisiaj o tym, że czasami nasze gut feeling podpowiada nam co innego, a rzeczywistość jest inna. Czasami należałoby pozwolić po prostu tej rzeczywistości jakby wpłynąć na nasze postrzeganie świata. No, tak trzeba, chciałem powiedzieć, że ten Gumowy Steven okazał się bardzo ciekawym człowiekiem, także dzięki. Super. Marcin? Okej, ja bym może chciał dodać do jaką księgę na to, się do tej wypowiedzi Tomka, że jest bardzo ciekawy esej Paula Grahama pod tytułem Beating the Average, mówiący o startupach, które nie starają się celować w jakiś nowy feature, innowacyjność, natomiast robią, w tym sensie kopiują pomysł, mając pewną przewagę technologiczną, bo czasami, coś zakładam, że dla NoFluff Jobs prędzej czy później pojawi się konkurencja, tak, jest to esej warty przeczytania, żeby mieć też na uwadze, że jeżeli my mamy ten swój super pomysł, boimy się nim dzielić, tak? Gdzieś tam kodujemy nasz startup w piwnicy i nagle z nim wyskakujemy na światło publiczne, to musimy też być gotowi na to, że
zacznie nam prędzej czy później zacznie nas gonić konkurencja, musimy również być gotowi na to, żeby stanąć w szranki, tak, z kimś, kto wykorzysta nasz pomysł. I o ile zawsze mi się wydało, że w startupie najważniejszy jest pomysł i oczywiście to jest bardzo ważne, żeby celować w potrzeby ludzi, jednak nie można też tego stosu technologicznego chyba ignorować po to, żeby się nie zakopać w czymś, co będzie nam spowalniało rozwój, bo to jednak prowadzenie projektu chociażby open source'owego, a prowadzenie startupu, no to jest kolaboracja kontra konkurencja i wydaje mi się, że trzeba mieć na uwadze rozkręcając coś swojego. Co zrobię, jeżeli za tydzień pojawi się 5 takich samych projektów, być może lepiej finansowanych niż mój, z większym budżetem na marketing. To tyle, jeśli chodzi o tą moją wisienkę na torcie. Super. Ja? No więc... Tak, tak. Powiem wam tak, dowiedziałem się o portalu No Fluff Jobs od Pawła Wrzeszcza na jednym ze spotkań. Przyjrzałem go jakiś czas temu. Generalnie idea dla mnie jest fascynująca. Z innego powodu, dlatego że ja patrzę na ten portal z punktu widzenia pracodawcy, a nie pracownika. Obcina sporą część, na pewno odepnie sporą część osób, na którą normalnie trzeba poświęcić swój czas cenny, żeby je zrekrutować, bo od razu mogę po prostu napisać wprost, w ładny, prosty sposób, co mogę zaoferować, czego oczekuję i czym się, czy jest w ogóle o czym rozmawiać. Tak? I w tym momencie bardzo dużo czasu ja jako osoba rekrutująca zaoszczędzę. Także tutaj to jest bardzo fajne podejście, strasznie mi się podoba. I może się spodziewać, że w przeciągu miesiąca ogłoszenia pierwsze ode mnie się na pewno tutaj pojawią. Z drugiej strony, jeśli chodzi o startup, no ja cały czas przypominam, że bardzo istotne jest mierzenie właśnie cały czas, znaczy wytyczenie sobie, jaki cel mamy spełnić na startupie i na samym końcu mierzyć, czy się tam zbliżamy, czy nie i czy to się przekłada na realny jakikolwiek ze startupu. Nawet ze swoich własnych środków nie jesteśmy w stanie wiecznie utrzymywać fajnych idei. Okay? Więc to jest takie moje podsumowanie tematu. Niemniej jednak, słuchaj Tomku, trzymam za was bardzo mocno kciuki, bo to, co robicie, jest dobre. To jest nowa jakość. Tomek, dwa zdania, dosłownie. Dobra, no ja zachęcam wszystkich do właśnie spróbowania, do wystartowania. Nie potrzeba do tego wielkich środków ani wielkiej wiedzy. Ostatnio czytałem fajną informację, że być może na Stadionie Narodowym w Warszawie powstanie największy akcelerator startupów IT w Polsce. Także jest naprawdę gdzie działać, jest dużo różnych community, czy to akceleratorów, czy na przykład środowisko biznes linków w największych miastach w Polsce, gdzie można bez problemu zrobić sobie biuro, zająć się całą częścią, gdzie cała część administracyjna jest już załatwiona. Także zachęcam naprawdę. Jest to ciekawa zabawa. Dokładnie. Słuchajcie, ode mnie też dostanę dwa zdania. Działajmy, próbujmy, bądźmy szczęśliwi, ale też bym odwołał się do tego, o czym Fried i DHH napisali w Reworku. Jest jedna ważna rzecz. Określmy rozmiar, do którego chcemy dążyć. Oni bodajże przynajmniej w chwili pisania książki nadal byli firmą, Seven Signals, firmą 10-osobową, rozproszoną po świecie. I z tego, co Filip pisał, mogli już zatrudniać kilkaset osób, bo mieli takie zapytania, ale nie chcieli tego, stwierdzili, nie potrzebują. Mają swoje, to co chcieli osiągnąć, osiągnęli, są z tym szczęśliwi i dzika ekspansja na cały świat nie jest im do niczego potrzebna. Więc my też określajmy swój rozmiar naszego pomysłu, do którego chcemy dążyć, nie przesycajmy go zbytnią ilością feature'ów, bo stracimy prawdopodobnie, to jest tak jak z klientami, jest dużo większy koszt ponosimy z pozyskaniem nowego klienta, niż żeby nasz stary klient do nas wrócił, o którego już zadbaliśmy i który jest z nami szczęśliwy, więc to taka ode mnie na sam koniec sentencja. Okej, okay, słuchajcie, skończyliśmy, wykorzystaliśmy bardzo fajnie dzisiaj czas. Słuchajcie, słyszymy się za tydzień i za tydzień chyba wrócimy do takiego bardziej technicznego tematu od strony przedsiębiorczości, ale o czym to może napiszemy na Google Plusie. Na razie nie będziemy zdradzać. Chłopaki, dziękuję wam serdecznie za poświęcony czas, a teraz jak na prawdziwych przedsiębiorców przystało,
wracamy do roboty i pracujemy na PKB. Do